No dobrze. Witam wszystkich obecnych w teraźniejszości i w przyszłości na wydarzeniu, które odbywa się w ramach projektu Od Agendy do Warszawy 2030 i organizowane jest przez nas, czyli przez Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie i współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa. Samo wydarzenie tak naprawdę wieńczy cały projekt, który był wielokanałowy, oscylował i wokół sztuk wizualnych, a także wokół spotkań z młodzieżą, właśnie a propos edukacji globalnej i celów zrównoważonego rozwoju. Dlatego taki wstęp do dzisiejszych eksperckich prelekcji będzie właśnie wokół krótkiego przybliżenia tego, o czym był projekt, no i czym jest w ogóle Agenda 2030. Jest zbiorem praktyk wytycznych, które pozwolą nam jako społecznościom żyć w dobrobycie i pokoju, co można oceniać jako coś idealistycznego, natomiast cele są dosyć precyzyjne, nakładające się na siebie i naprawdę szerokie, jeśli chodzi o spektrum swojego działania. Jak na dzisiejszym wydarzeniu mniemam, że się okaże, zobaczą Państwo, jak obszerne działania mogą być właśnie wpisywane w te kolorowe kafelki mówiące o tym, że powinniśmy dążyć do na przykład pozbycia się głodu, czy do równości płci, do czystej wody i warunków sanitarnych, do odpowiedzialnych miast i społeczności, do tego, żeby działać w dziedzinie klimatu i tak naprawdę już nie zmian klimatu, a katastrofy klimatycznej, która dzieje się od kilku lat. I no jest jakoś coraz bardziej, mam nadzieję, widoczna w naszej rzeczywistości. Mam nadzieję, bo cicho, cicho liczę, że jakoś to motywuje nas wszystkich do tego, żeby jednak pewne działania, nie tylko takie indywidualne, ale też systemowe podejmować. No i właśnie, już wracam. Jeżeli wspominam o działaniach globalnych i indywidualnych, to agenda trochę łączy w sobie te dwa kierunki, bo jednym z głównych założeń jest to, że cele nie mogą być realizowane tylko przez jednostkę i nie mogą być realizowane tylko przez rząd, że potrzebny jest tak naprawdę wkład na wielu poziomach i między krajami, i takim lokalnym, i jeśli chodzi o konkretne decyzje rządowe. Także mam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenia przybliżą jakoś bardziej te i konkretne cele, i też obszary eksperckie, którymi zajmują się nasi prelegenci. Pierwszym prelegentem, którego chciałabym Państwu przedstawić, jest pan Andrzej Tarłowski, który, no właśnie, pewnie długo byłoby wymieniać różnego rodzaju aspekty, którymi pan Andrzej Tarłowski się zajmuje, natomiast tak jak się przedstawia, pan Andrzej jest adiunktem w Instytucie Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół roli, jaką doświadczenia z przyrodą odgrywają w rozwoju wiedzy biologicznej. Słowo o takim rozwoju naukowym pana Andrzeja. W ramach pracy doktorskiej pan Andrzej porównywał różne aspekty myślenia o istotach żywych u dzieci wychowujących się w miastach i w parkach narodowych. Odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Northwestern i Uniwersytecie Kraju Basków, gdzie prowadził międzykulturowe badania nad rozwojem wiedzy biologicznej i dwujęzycznością. Obecnie jest zaangażowany w projekt polkanorski organizowany na Uniwersytecie Warszawskim. I temat dzisiejszej prelekcji zapewne pan Andrzej za moment nam przybliży. Natomiast ja powiem tylko słowo o tym, że będzie to edukacja przyrodnicza z perspektywy psychologii poznawczej, co i osobiście uważam za niezwykle interesujący aspekt właśnie takiego zainteresowania i połączenia tego z celami zrównoważonego rozwoju. Wydaje mi się, że będzie to o tyle ciekawe, że tematy, które pan Andrzej będzie poruszał, będą oscylowały wokół ograniczenia transferu wiedzy naukowej do praktyki społecznej. Pojawi się też kilka faktów na temat wczesnych kompetencji w zakresie rozumienia istot żywych, organizacji wiedzy u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, a także umysłu dziecka, a praktyką edukacyjną, co jest, no właśnie, to słowo a jest tutaj niezwykle sugerujące. I rozumiem, że pan Andrzej Tarłowski przybliży nam pan kilka praktycznych wskazówek, rozumiem, a propos tego, jak edukacja psychologiczna
też, ale biologiczna mogłaby wyglądać zgodnie, rozumiem, z wiedzą psychologiczną, którą już przecież dysponujemy. Natomiast zdaje się, że szkolnictwo chyba tak opornie, szkolnictwo świata chyba opornie podchodzi do no właśnie do tych odkryć. Więc już z tego przydługiego wstępu można wywnioskować, że poruszonych zostało co najmniej kilka, co najmniej trzy cele zrównoważonego rozwoju, na przykład dobra jakość edukacji, czy działania w dziedzinie klimatu, czy chociażby życie na lądzie i życie pod wodą też, bo edukacja przyrodnicza to szeroki kawałek. Oddaję taki wirtualny mikrofon panu Andrzejowi Tarłowskiemu i no, zamieniam się w słuch. Nie umieszczam zadać kilka pytań, ale zostawię je na koniec. Dobrze, pani Paulo, bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym projekcie. Mam takie wrażenie, że ten projekt rzeczywiście jest skrojony trochę pod moje zainteresowania. Ja w zasadzie od początku mojej działalności naukowej, czyli też będzie ponad 20 lat, interesowałem się wpływem wczesnych doświadczeń na wiedzę biologiczną i wydaje mi się, że mam w tym aspekcie takie dosyć już bogate doświadczenie. Bogate, choć tutaj od razu powiem, że w pewnym sensie jednostronne, dlatego że ja rzeczywiście reprezentuję głównie jednak taki nurt teoretyczny, to znaczy to są badania naukowe, to ja nie jestem praktykiem edukacji biologicznej. Także to chcę od razu powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie na tyle, na ile rozumiem obecny stan edukacji przyrodniczej w szkole i też różnego rodzaju działań prowadzonych przez fundacje i instytucje do tego powołane, prawda, żeby oddziaływać poza szkołą, to mam wrażenie, że ta wiedza, którą ja posiadam w niewystarczającym stopniu, czy też posiadamy my jako środowisko psychologów poznawczych, w niewystarczającym stopniu jest jakby wdrażana, wprowadzana w te praktyki. Dlatego cieszę się, że mam taką możliwość, że mogę się podzielić pewnymi elementami tej wiedzy w ramach tego projektu. Czy już tak mogę zaczynać prezentacja? Tak, zapraszam. Można, dobrze. Można włączać. Dobrze, mam tutaj prezentację, którą będę chciał się podzielić. Już momencik. Dobrze. Mam nadzieję, że widać w tej chwili moje slajdy. Pani Paulo? Tak, wszystko jest widoczne. Wszystko jest widoczne. Dobrze, tak. Czyli taki tytuł: Edukacja przyrodnicza z perspektywy psychologii poznawczej. Może zacznę od tego, że zadam dwa pytania. Które odkrycia naukowe szybko trafiają pod strzechy? To znaczy naukowcy, środowisko naukowe dokona jakiegoś odkrycia, coś nowego zaobserwuje. Które z odkryć ma szansę trafić, powiedzmy, do praktyki społecznej? To znaczy ma szansę odegrać ważną rolę w życiu, codziennym życiu ludzi. Czy to będzie takie, na którym można dużo zarobić, czy to będzie takie, które przyniesie największą korzyść z punktu widzenia jakości życia ludzi? No i niestety tutaj mam zdecydowanie taką smutną obserwację, że to, co z nauki, jakby z tych odkryć naukowych przebija się do codziennego życia ludzi szybko i efektywnie, to są te rzeczy, na których da się szybko zarobić duże pieniądze. Dlatego właśnie wszelkie odkrycia związane z technologią, te, które można łatwo właśnie zmonetyzować, takie jak chociażby telefony komórkowe, od razu trafiają do powszechnego użytku, prawda? Natomiast dużo gorzej jest z tym obszarem wiedzy, którym ja się zajmuję, czyli
czyli wiedzą na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje umysł dziecka. I tutaj na tym slajdzie, gdzie właśnie chciałem pokazać, że gdyby zamiast smartfonów i nie wiem, mediów społecznościowych, filmików, rodzice spędzali więcej czasu czytając książki, z których mogliby się dowiedzieć o tym, jak działa umysł dziecka, być może byłoby to z większą korzyścią dla rozwoju. Raz drugie pytanie. Czy rezerwuar wiedzy w danej zbiorowości ludzkiej ma wpływ na oddziaływanie tej zbiorowości na środowisko naturalne? To jest ważne pytanie o tyle, że możemy sobie powiedzieć, mamy oczywisty problem, prawda? Mamy zmianę klimatu, mamy zanieczyszczenie środowiska, mamy wymieranie gatunków i wiemy dobrze, że te wszystkie niekorzystne czy też wręcz potencjalnie katastrofalne zmiany są związane z naszą działalnością, z działalnością gospodarczą społeczności ludzkich. I teraz można próbować na wiele sposobów jakby no, zmieniać nasze kolektywne zachowanie, prawda, nasze praktyki, tak aby przyrodę w większym stopniu chronić. I teraz pytanie, jak to robić, prawda? I można powiedzieć, że być może jednym ze sposobów jakby wywierania wpływu czy doprowadzania do tej zmiany jest budowanie większej wiedzy. Więc pytanie jest takie, czy rzeczywiście zwiększenie poziomu wiedzy ma wpływ na oddziaływanie zbiorowości ludzkich na środowisko naturalne. I teraz chcę pokazać dwa badania, które w jakiś sposób się odnoszą do tego pytania i udzielają pewnej odpowiedzi. Jeśli zapytać ludzi o to, jak duże zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu ludzkości stanowią zmiany klimatu i podzielić ludzi na dwie grupy ze względu na ich wiedzę naukową, to zakładam, że takie intuicyjne przekonanie w nas byłoby takie, że osoby, które posiadają większą wiedzę naukową, będą bardziej zgadzać się z, czy też będą uznawać, że to zagrożenie jest większe. Tak? I teraz, jeżeli spojrzymy na rzeczywiste dane, tutaj uzyskane przez autorów artykułu, który cytuję poniżej, to widzimy, że w zasadzie ten wpływ jest wiedzy naukowej. Tutaj mamy wiedzę naukową niską, tutaj mamy wiedzę naukową wysoką. I to zdecydowanie nie jest ten efekt, którego byśmy się spodziewali. Oczekiwalibyśmy, że osoby o wyższym poziomie wiedzy naukowej, prawda, udzielą odpowiedzi, czy uzyskają tutaj wyższy wynik, czyli gdzieś ich wynik będzie o tu, prawda, a wynik o niższej wiedzy, osób o niższej wiedzy będzie uznawanie tego zagrożenia za mniejsze. Natomiast efekt jest odwrotny, tak? Efekt jest odwrotny i to jest zdecydowanie zastanawiający wynik. I teraz autorzy tego artykułu podzielili osoby badane na, według jeszcze innego kryterium, mianowicie według kryterium ich, można powiedzieć, wartości, prawda? Jakie wartości te osoby, jakim wartościom te osoby hołdują. I na takich wymiarach egalitaryzmu, hierarchizmu i wspólnotowości i indywidualizmu. I tutaj się okazało, że to jest taki kluczowy czynnik, który decyduje o stanowisku czy o podejściu do zmiany klimatu. I to, co jeszcze tutaj widać na tym wykresie, to jest to, że wiedza naukowa, to znaczy wysoka wiedza naukowa prowadzi do polaryzacji, do jeszcze większej polaryzacji wśród tych osób właśnie podzielonych według ich wartości. To znaczy u osób, które właśnie hołdują takim hierarchicznym i indywidualistycznym wartościom, wiedza naukowa obniża ich przekonanie o tym, że zmiany klimatu są poważnym problemem. No więc to, można by powiedzieć, jest taka wskazówka, że rzeczywiście wiedza naukowa jako taka
nie odgrywa szczególnie istotnej roli w naszym podejściu do środowiska naturalnego, czy oceny zagrożeń tego środowiska. Ale mam drugi przykład. Drugi przykład pochodzi z badań zespołu badawczego Daga Medina i Scotta Atrana, którzy prowadzili badania w Gwatemali, w rezerwie biosfery Majów, Petén, w trzech społecznościach. Społecznościach Majów Itza, społecznościach Majów Quechi i społeczności Ladino, czyli takiej społeczności napływowej. I teraz to, co jest istotne tutaj, tylko Majowie Itza są ludnością, która jest rdzenna dla tego regionu Petén. To znaczy oni tam w tym regionie gospodarują, żyją od wielu pokoleń. Natomiast Majowie Quechi pochodzą z terenów górzystych, zostali przesiedleni. Tak? No, oczywiście Latino są ludnością napływową. Dlaczego to jest interesujące? Dlatego, że mamy trzy grupy kulturowo odrębne, które funkcjonują w tym samym środowisku naturalnym i stanowią jakby właśnie takie odrębne społeczności. I można bardzo precyzyjnie przyjrzeć się temu, jaki wpływ one mają na środowisko naturalne, w którym zamieszkują. Zamieszkują ten sam teren właśnie tutaj, tak jak pokazałem, rezerwę biosfery Majów Petén. I co zrobili autorzy tego badania? Na początek bardzo precyzyjnie zmierzyli taką konkretną wiedzę, która w tych społecznościach, powiedzmy, ten rezerwuar wiedzy, to znaczy przebadali dużą grupę osób i każda z tych osób miała się wypowiedzieć na temat relacji między, tutaj widać, zwierzętami i roślinami. Bardzo tymi zwierzętami i roślinami, które występują w ich środowisku. I teraz jeżeli właśnie dany respondent uznawał, że jakaś ta relacja jest, to musiał się wypowiedzieć na temat tego, jaka to jest relacja. To, ten wykres jest dosyć skomplikowany, ale to, co widać tutaj wyraźnie, to właśnie przedstawiciele społeczności Itza, wyraźnie tutaj jest bardzo, bardzo wysokie, to znaczy im wyższe są te góry, powiedzmy, prawda, to tym wyższy procent respondentów, którzy stwierdzali, że jakaś relacja między daną rośliną a danym zwierzęciem występuje. Tutaj wyraźnie widać, że Quechi, ich wiedza na temat relacji między zwierzętami i roślinami jest zdecydowanie najniższa. Itza i Latino, te góry, prawda, wyglądają tutaj podobnie. Natomiast jeżeli spojrzymy bardziej szczegółowo, to okazuje się, że Itza i Latino zdecydowanie różnią się, jeśli chodzi o relacje pozytywne między zwierzętami i roślinami. Pozytywne, czyli na przykład zapyla, prawda, nawozi, chroni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast relacje negatywne to są takie, że powiedzmy właśnie zjada, niszczy. I tutaj, jeśli chodzi o relacje negatywne, to Latino widzą ich więcej, natomiast prawie w ogóle nie widzą relacji pozytywnych między roślinami i zwierzętami. I to jest jakby jedyną grupą, która dostrzega takie relacje, to są właśnie Itza. Czyli co tutaj widać z tych danych? Widać wyraźnie, że Itza mają najbardziej bogatą wiedzę, prawda, na temat tego lasu. I teraz... Czy ta wiedza ma znaczenie? Czy ta wiedza ma znaczenie? Otóż co zrobili autorzy tego artykułu? Zmierzyli to środowisko naturalne, to znaczy zmierzyli bioróżnorodność tych terenów, którymi zarządzają te społeczności, prawda, na których gospodarują te społeczności. Najwyraźniej się okazało, że największa bioróżnorodność występuje na terenach gospodarowanych przez Itza. Jeśli chodzi o, tutaj mamy tree cover, prawda, czyli powierzchnię, którą pokrywają drzewa, tutaj także widać wyraźnie, że w przypadku Itza jest ona największa. Czyli to badanie jest jakby dla mnie szczególnie takie ważne i wyraziste, ukazuje, jak ogromne znaczenie ma właśnie w tym wypadku wiedza tej społeczności.
jak ogromne ma przełożenie na bardzo konkretne, mierzalne skutki środowiskowe działalności tej społeczności w świecie. Oczywiście to jest, można powiedzieć, taki trochę mikroświat, takie poletko eksperymentalne, bo mamy bardzo, bardzo wąskie społeczności, prawda, różniące się od siebie, mające swoje zupełnie różne historie i różne trajektorie, które właśnie gospodarują na bardzo, bardzo podobnym terenie. Więc tutaj jakby te zależności można właśnie bardzo, bardzo dobrze zaobserwować. I to, co jest, wydaje mi się, interesujące, to jest to, że to nie jest tak, że Ketchy nie mają wiedzy, tak, że oni nie mają wiedzy przyrodniczej. Oni mają wiedzę przyrodniczą, ale oni mają wiedzę przyrodniczą na temat tych terenów, z których pochodzą, prawda? Terenów górzystych. To ich wiedza na temat lasu, w którym obecnie funkcjonują, czyli tych lasów nizinnych, jest zdecydowanie mniejsza. I tutaj widać, że ta wiedza bardzo wyraźnie przekłada się na skutki środowiskowe, na to, jak ta społeczność negatywnie bądź pozytywnie oddziaływuje na środowisko naturalne. I teraz te dwa badania, one pokazują jakby zupełnie inne historie, prawda? Pierwsze pokazuje, że wiedza nie odgrywa roli, albo wręcz odgrywa być może negatywną rolę, co jest paradoksalne i trudne do zrozumienia. W drugim badaniu widzimy bardzo istotną, wyraźną i konkretną rolę, wpływ wiedzy na skutki środowiskowe. I teraz jak to można wyjaśnić? No więc moja teza jest taka, żeby wiedza mogła odegrać rolę, prawda, wpłynąć na to, w jaki sposób społeczność oddziaływuje na środowisko naturalne, to powinna ona stanowić spójny system i powinna być zintegrowana z wartościami i zachowaniami. Teraz pytanie jest takie, wiedza ICA stanowi spójny system i jest narzędziem. ICA wykorzystują swoją wiedzę jako narzędzie, prawda, działania w świecie. Ketchy też mają wiedzę, ale dotyczącą innego środowiska, w związku z tym nie mogą jej zintegrować z zachowaniami, prawda, z praktykami w tym środowisku, w którym funkcjonują. I teraz pytanie jest takie, co z tą wiedzą naukową tych ludzi, którzy byli uczestnikami tego badania, prawda? Na ile ona jest spójnym systemem, na ile ona jest zintegrowana z wartościami i z zachowaniami. I teraz tak, teraz przechodzę do kwestii rozwoju, do kwestii rozwoju wiedzy, który to rozwój jest tematem moich badań i mojego zainteresowania. I chciałem zrobić coś, co zwykle, taką małą prezentację, którą pokazuję studentom, żeby wywołać duże wrażenie. To zwykle skutkuje w taki właśnie sposób. Pokazać troszeczkę, kilka takich małych jakby slajdów, obrazków z bardzo, bardzo bogatego całościowego obrazu tego, co my wiemy o tym, jak rozwijają się małe dzieci. Teraz mówimy o dzieciach od urodzenia i pierwsze lata rozwoju. Żeby się troszkę zorientować, Państwo, którzy będziecie to oglądać, zorientowali się, na ile wasza wiedza, czy też jakieś intuicje o możliwościach dzieci, czy też o tym, w jaki sposób te możliwości się rozwijają, kiedy się pojawiają, jest zgodna z tym, co my aktualnie wiemy o rozwoju dzieci. I tak, w badaniach rozwojowych my prezentujemy dzieciom konkretne materiały i obserwujemy ich reakcje, prawda? Coś pokazujemy, czy to na ekranie, czy w rzeczywistości, i pytamy, czy te reakcje, to co chcemy wiedzieć, czy to są już dojrzałe reakcje, to znaczy podobne do reakcji dorosłego, czy dzieci rozumieją już daną sytuację, dany materiał w taki sam sposób, w jaki my rozumiemy, czy też są niedojrzałe. Czyli zwykle to byłaby jakaś reakcja przypadkowa, świadcząca o tym, że dziecko jeszcze, nie wiem, danego rozróżnienia, danego pojęcia jeszcze nie opanowało, nie rozumie. I teraz to, co pytamy, w jakim wieku dzieci prezentują dojrzałe reakcje? I tutaj reakcją może być wszystko, to nie musi być wypowiedź ustna czy jakieś świadome i celowe zachowanie. Bierzemy pod uwagę całe spektrum reakcji, które jest możliwe dla dziecka w
w danym wieku i wyciągamy na podstawie tych reakcji wnioski o tym, co te dzieci rozumieją, prawda? Jakie rozróżnienia, jakie pojęcia już mają rozwinięte. I teraz chcę pokazać kilka przykładów konkretnych, czyli pokażę Państwu mniej więcej, oczywiście to nie będzie dokładnie tak jak to jest prezentowane w czasie badań z dziećmi, ale mniej więcej te materiały, które pokazujemy dzieciom, proszę, żebyście się Państwo zastanowili właśnie, jak Państwo interpretujecie daną sytuację, a następnie w jakim wieku dzieci są zdolne do tego, żeby te sytuacje interpretować podobnie, żeby rozumieć pewne rozróżnienia czy pewne pojęcia. I teraz pokażę trzy wzorce ruchu. To są takie wzorce, które są bardzo abstrakcyjne, bo to są tylko kropki. I proszę spróbować się zastanowić, który z nich oddaje coś, co w rzeczywistości istnieje, co można byłoby spotkać w naszym świecie. To będzie pierwszy. Może jeszcze raz powtórzę. To będzie drugi. Jeszcze raz. A tutaj trzeci. Czy możemy powtórzyć Dobrze. Jeszcze raz drugi? I teraz zwykle, kiedy to pokazuję, to mam do czynienia z osobami, które mogą zareagować na żywo. Proszę się zastanowić, który z tych wzorców ruchu oddaje coś, co Państwo moglibyście spotkać jakby w realnym życiu. No i teraz zwykle odpowiedzi są takie, że ten pierwszy i ludzie mówią najczęściej, że to jest jakiś ptak, niektórzy mówią, że to jest kura i rzeczywiście to jest jakby taki abstrakcyjna reprezentacja ruchu, który można byłoby zaobserwować u kury. Nazywamy to taką właśnie reprezentacją, takim właśnie abstrakcyjnym wzorcem ruchu biologicznego. I teraz pytanie jest takie, małe dzieci interesują się tym, co mogą zobaczyć w rzeczywistości. I w jakim wieku dzieci będą interesować się kurą bardziej niż pozostałymi filmami, niż tymi animacjami, prawda? W jakim wieku dzieci wykażą zainteresowanie większe tym jednym filmikiem, tą jedną animacją, która pokazuje rzeczywisty ruch biologiczny. To proszę się zastanowić, zapisać sobie gdzieś, a ja na koniec podam te odpowiedzi, które znamy z badań naukowych. Kolejne zadanie. Pytanie jest takie, czy prezentowane obiekty należą do wspólnej kategorii? Teraz pokazujemy, prawda, tutaj różne zdjęcia. Tych zdjęć pokazujemy sporo. Jeszcze kilka podobnych. I teraz po takiej serii zdjęć, które prezentujemy dzieciom, pokazujemy o taką parę. Parę obiektów, powiedzmy, których dziecko jeszcze nigdy wcześniej nie widziało. W całej tej serii jeszcze nigdy takie dwa się nie pojawiły. I teraz Państwo oczywiście wiecie, zakładam, że jeden z tych dwóch obiektów należy do innej kategorii, prawda? Jest innym rodzajem. To jest inny rodzaj niż te, które były do tej pory. I teraz pytanie, w jakim wieku dziecko zwróci uwagę na to, że to coś po prawej, prawda? Że to coś po prawej, czyli pies, jest inne niż te, które widziało wcześniej. Czyli mówiąc takim bardziej, powiedzmy, językiem formalnym, w jakim wieku dziecko będzie zdolne do tego, żeby kategoryzować, prawda? Uznać, że o, to były właśnie wcześniej obiekty z jednej grupy, a teraz nagle się pojawił obiekt z innej grupy. Proszę sobie spróbować odpowiedzieć na takie pytanie i sobie gdzieś to zanotować. Co żyje? Teraz Państwu pokażę serię zdjęć, na których są różne obiekty i proszę się zastanowić, które z nich żyją, które z nich są istotami żywymi, które żyją.
Zakładam, że wszyscy Państwo uznaliście, że wszystkie zwierzęta, włącznie z ludźmi, a także rośliny żyją i nic poza tym, tak? Że rośliny, wszystkie i tylko zwierzęta i rośliny są żywe. Pytanie jest takie, w jakim wieku dzieci udzielą takiej samej odpowiedzi? To znaczy wskażą rośliny, zwierzęta i nic poza tym. Czyli udzielą takiej, powiedzmy sobie, dojrzałej odpowiedzi. I teraz ostatni przykład. Ostatni przykład. Zobaczycie Państwo sekwencję zdarzeń, w których ktoś wącha kwiaty i niektóre kwiaty wywołują kichanie. I teraz, kiedy pojawi się taka chmurka z napisem a psik, to znaczy, że kwiat czy kwiaty wywołały kichanie. I teraz proszę zobaczyć i później zastanowić się, które to kwiaty wywołują kichanie. Proszę bardzo, mamy niebieski kwiatek, a psik. Żółty, a psik. Czerwony, nic. Niebieski, nic. Żółty, a psik. Czerwony, a psik. Które kwiaty wywołują kichanie? Teraz zobaczmy drugą sytuację, bardzo podobną sytuację i zobaczmy właśnie, które kwiaty teraz wywołują kichanie. Mamy, proszę bardzo, dwa kwiatki tym razem i jest reakcja, a psik. Tutaj mamy dwa kwiatki i nie ma reakcji. Tutaj mamy znowu dwa kwiatki i jest reakcja, a psik. Które tym razem kwiaty wywołują kichanie? I teraz tak. Poprawna odpowiedź, może powiem tak, może nie powiem, że osoby dorosłe tak odpowiadają, ponieważ tutaj często bywa z tym problem. Ja też to może zbyt krótko pokazałem, bo mam mało czasu, powinienem być może powtórzyć, ale poprawna odpowiedź jest taka, że w tym pierwszym przypadku kichanie wywołują wszystkie kwiaty, natomiast w tym drugim przypadku, tym, który przed chwilą zobaczyliśmy, kichanie wywołują tylko kwiaty żółte, czyli w pierwszym przypadku wszystkie, w drugim przypadku tylko żółte. I teraz pytanie, w jakim wieku dzieci wybiorą wszystkie w pierwszym i żółte w drugim przykładzie? W jakim wieku takiej udzielą odpowiedzi? To znaczy oczywiście, tak jak mówię, to będzie jedna grupa dzieci, które zobaczą tę pierwszą sytuację, druga odrębna grupa dzieci, które zobaczą tą drugą sytuację, ale będziemy mieli tak, że większość dzieci w tym pierwszym wybierze wszystkie kwiaty, a większość dzieci w tym drugim przypadku wybierze żółte kwiaty. Proszę się zastanowić, ale teraz Państwu podam odpowiedzi, znaczy pokażę, co badania naukowe pokazują, czy też dokumentują najmłodszy wiek, w którym udało się daną kompetencję zaobserwować. I teraz jeśli chodzi o ruch biologiczny, to znaczy preferencje dla właśnie dla tej kury, prawda, czyli dla tych kropek, które przedstawiają kurę, to ona pojawia się w wieku 0 miesięcy, to znaczy zaraz po urodzeniu. Tutaj badania prowadzone są w momencie, kiedy dziecko się już urodziło i tak szybko, jak to tylko możliwe, kiedy ono już jest zaopiekowane, prawda, wyczyszczone, umyte i spędziło trochę czasu z mamą, to po kilku godzinach już można przystąpić do badania. Oczywiście tutaj proszę się nie niepokoić, badanie jest zachowaniem dobrostanu dziecka i tym dzieciom absolutnie nic złego się nie dzieje, one są jakby u mamy w ramionach, kiedy biorą udział w takim badaniu. I to jest 0 miesięcy, czyli dzieci od urodzenia już wykazują taką preferencję w kierunku właśnie tej kury. Jeśli chodzi o kategoryzację, to dzieci jakby po prezentacji iluś tam kotów, pewnej liczby kotów, różnicują, odróżniają koty od psa, czyli zwracają większą uwagę na nowego psa niż na nowego kota, w wieku mniej więcej 3 miesięcy, czyli można powiedzieć, że konstruują takie swoje pierwsze kategorie, oczywiście percepcyjne, zbudowane na tym, co mogą zaobserwować, już w wieku 3 miesięcy. Natomiast tutaj dzieci wybierają rośliny i zwierzęta w wieku 7 lat. Ja teraz przejdę do tych dalszych slajdów, prawda, no bo tam... bo to już opowiedziałem.
I teraz możemy to sobie tutaj na takim konkretnym przykładzie przedstawić. Mamy pewną wiedzę na temat ptaków, która zbudowana jest, powiedzmy, z pięciu przekonań, prawda? Wiemy, że ptaki nie mają zębów, że nie muszą się obawiać lądowych drapieżników, że budują gniazda na drzewach, umieją latać i mają puste kości. Teraz jaką strukturę mają te przekonania? Czy one mają jakąś strukturę, czy one są powiązane ze sobą, czy też nie? Mogą być zupełnie ze sobą niepowiązane, a mogą mieć na przykład taką strukturę, prawda? Że ptaki nie muszą obawiać się lądowych drapieżników, dlatego że budują gniazda na drzewach, a budują te gniazda na drzewach, mogą to robić, dlatego że umieją latać, a przystosowaniami do latania są nieposiadanie zębów i puste kości, prawda? Czyli tutaj te przekonania, one są jakby tworzą taką strukturę przyczynową. Teraz przykład pochodzący z badań na temat właśnie relacji między przekonaniami u dzieci. Mamy pięciolatki, które, tak jak już Państwu wspominałem, nie wiedzą, że rośliny są żywe. Pięciolatki zwykle nie wiedzą, że rośliny są żywe, i do tego badania zostały zaproszone takie typowe pięciolatki, które nie wiedziały, że rośliny żyją. Czyli tutaj to na początku zapytali autorzy te dzieci, czy rośliny żyją, nie żyją. Następnie dzieci zostały poddane treningowi i jakby uczono je, że rośliny rosną i potrzebują wody, a następnie sprawdzano, czy te dzieci przekonanie na temat statusu roślin jako istot żywych się zmieniło. I teraz, kiedy powiedziano dzieciom, że rośliny rosną i potrzebują wody, to te dzieci w dalszym ciągu były przekonane o tym, że rośliny nie żyją. Kiedy tym dzieciom powiedziano po prostu eksplicite, że rośliny żyją, no to one później w kolejnym teście, po tym treningu, odpowiadały, że rośliny żyją. Najciekawsza jest ta środkowa sytuacja, że tym dzieciom, te dzieci nauczono, że rośliny poruszają się dążąc do celu, czyli jakby przejawiają fototaksję, zdolność do jakby rośnięcia w kierunku światła, podobnie jak zwierzęta poruszają się w kierunku celu. I co się okazało, że te dzieci nigdy nie dowiedziały się od eksperymentatorów, że rośliny żyją bezpośrednio, natomiast one wyciągnęły taki wniosek, czyli kiedy dowiedziały się o tym, że rośliny są zdolne do ruchu nakierowanego na cel, to wyciągnęły wniosek z tego, że rośliny są istotami żywymi. To pokazuje właśnie, że już u takich małych dzieci mamy do czynienia z wnioskowaniem, czyli mamy do czynienia z relacją między przekonaniami, prawda? Że jedne przekonania mogą mieć wpływ na inne przekonanie. I teraz co my wiemy tak całościowo na temat myślenia dzieci właśnie w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym? Że dzieci konstruują swoje rozumienie świata wokół takich najważniejszych teorii, czyli takich dziedzin rzeczywistości, które mają dla nich szczególne znaczenie. Nazywamy je naiwnymi teoriami, dlatego że one się tworzą jakby spontanicznie, bez udziału formalnej edukacji. I mamy oczywiście naiwną psychologię, czyli rozumienie ludzi, rozumienie tego, że ludzie działają pod wpływem przekonań i pragnień. Mamy naiwną fizykę, czyli rozumienie tego, jak się własności zachowań przedmiotów fizycznych, i mamy też naiwną biologię. Naiwna biologia, takie przekonania, które się składają na naiwną biologię, to jest oczywiście to, że istoty żywe rosną, poruszają się w kierunku celu, mają potomstwo, które jest do nich podobne, należą do rodzaju, gatunków, które to rodzaje posiadają właściwe sobie wewnętrzne, niezmienne własności. To są takie podstawowe elementy takiej właśnie, czy te kluczowe przekonania, które organizują całą, nadają strukturę tej wiedzy. I taka wiedza w formie czegoś, co my właśnie nazywamy naiwną teorią, ona rozwija się bardzo wcześnie. Mamy do czynienia z taką specyficzną wiedzą bardzo wcześnie w rozwoju. Zobaczcie Państwo, że pierwszy element tej wiedzy, czyli różnicowanie istot biologicznych i niebiologicznych, pojawia się od urodzenia. I teraz my mówimy w tej chwili, jakby mamy taki obraz rozwoju, że rozwijają się wczesne, ograniczone kompetencje. Czyli mamy te obszary wiedzy, prawda? Ludzie, zwierzęta czy istoty żywe, narzędzia, substancje, prawda? Różne obszary rzeczywistości, i dzieci konstruują systemy wiedzy na temat tych obszarów rzeczywistości, i te
te systemy, one zaczynają się kształtować bardzo wcześnie. Zaczynają się kształtować w zasadzie można powiedzieć już od urodzenia i bardzo wcześnie też zaczynają nabierać takiego abstrakcyjnego charakteru, gdzie pozwalają generować pewne przewidywania i pozwalają na czasem bardzo zaawansowane wnioskowanie. Natomiast pytanie, czy jakby takie rozumienie właśnie myślenia dzieci to jest pewna podstawa dla konstruowania systemów edukacyjnych? Ja niestety mam takie wrażenie, że nie. Więc tak, rzeczywiste dziecko, tak jak my to rozumiemy, jest małym naukowcem. Tutaj mówimy w ten sposób, dlatego że właśnie konstruuje te swoje naiwne teorie. Ma bogatą wiedzę o świecie, właśnie zorganizowaną w formie teorii, ma głęboką potrzebę poznawania świata, odkrywania nowych, nieznanych zjawisk i motywuje je samo odkrywanie, poznawanie i dzielenie się wiedzą. Potrzebuje, aby to, co robi, miało dla niego sens, prawda? Miało znaczenie, żeby gdzieś ta nowa wiedza, którą zdobywa, żeby ona się dawała integrować w ten system wiedzy, który dziecko już posiada. Natomiast teraz nie chcę powiedzieć, że system edukacyjny zawsze taki jest, ale niestety bardzo często w takiej realnej praktyce edukacyjnej założenie części nauczycieli, dużej części, jest takie, że dziecko jest pustą kartą, bezkształtną gliną, którą trzeba odpowiednio formować, ma zdobywać podstawowe umiejętności czytania, pisania, które w przyszłości się przydadzą i jest z natury leniwe. Dlaczego takie założenie? Trzeba je motywować zewnętrznie, systemem kar i nagród, prawda? To znaczy, jeżeli nie będzie kar i nagród, no to dzieci nie będą chciały się uczyć. Być może to jest, na pewno w pewnych obszarach jest to niesprawiedliwy i przerysowany obraz, ale z czego on może wynikać? Dlaczego mamy taką rozbieżność między tym, co my wiemy o dzieciach, a tym, co jakoś tam funkcjonuje w praktyce edukacyjnej? Dlatego, że system edukacyjny zbudowany jest na innej teorii, na teorii, która miała zawsze wielkie znaczenie w psychologii i historycznie jest niezwykle ważna, teorii Jeana Piageta. Była to stadialna teoria, jest to stadialna teoria, która zakłada, że właśnie rozwój, jakby progresja rozwojowa odbywa się stadiami i te stadia dotyczą jakby całego myślenia całościowo i czyli tutaj cały system wiedzy obejmuje wszystkie dziedziny i on się przekształca, zmienia się. I można powiedzieć tak w największym skrócie, bo już nie mamy czasu, przechodzimy od worka kartofli do takiego systemu operacji logicznych, czyli takiego właśnie złożonego systemu jak ten tutaj zegarek. Ale co to oznacza? To oznacza, że dziecko w najmłodszym wieku, ono ma ogromne ograniczenia, jest egocentryczne, nie potrafi przyjąć perspektywy innych osób, nie potrafi kategoryzować, nie myśli przyczynowo, koncentruje się wyłącznie na jednym aspekcie. Nie myśli abstrakcyjnie. I to są wszystko takie jakby negatywny opis. I z tego wynika, takie jest moje zdanie i przekonanie na podstawie tego, jaka wiedza psychologiczna funkcjonuje jakby w środowiskach często edukacyjnych. Tam teoria Piageta w dalszym ciągu, mimo tego, że wiele z tych jego badań i twierdzeń To są twierdzenia, które mają już 80, 70, 60 lat i nie są w wystarczającym stopniu jakby wzbogacane obecnym rozumieniem. Jaki to ma skutek? Ja to jest mój taki ulubiony przykład, ulubiony, to znaczy to się po angielsku mówi I love to hate it, to znaczy to jest taki wyrazisty przykład, jak bardzo źle może pójść edukacja przyrodnicza. Proszę zobaczyć, to jest z podręcznika, edukacja zintegrowana. Tutaj po lewej stronie mamy przyrodnicza i polonistyczna, tutaj mamy matematyczna językowa. Tak? I mamy taką historyjkę. Jest poranek, świeci słońce, Piotrek karmi swojego ulubieńca. Jest nim promień, mądry i spokojny koń. Kiedy Piotrek woła stań, promień staje. Kiedy mówi omiń kamień, koń omija kamień. I teraz zastanówcie się państwo. Jeżeli państwo coś wiecie o koniach, czy to cokolwiek, co tutaj jest napisane, ma jakikolwiek sens? Absolutnie nie ma żadnego sensu. Proszę się przez chwilę nad tym zastanowić. Jest to kompletnie absurdalne dla każdego, kto ma jakąkolwiek wiedzę o koniach. Dlaczego taka historyjka się tu pojawiła? Czyli dziecko się tak naprawdę niczego nie dowiaduje sensownego o koniach, a jeżeli się czegoś dowiedziało, to w pewnym momencie będzie się musiało tego oduczyć.
ta historia ma taką treść wyłącznie dlatego, żeby jak najwięcej nie dało się tutaj wstawić. Czyli o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że autor tego podręcznika, to jest nasz elementarz Wiosna, one już w tej chwili nie funkcjonują, ale jeszcze niedawno 90% dzieci korzystało z tego podręcznika, także to jest pewna realna rzeczywistość. Ten autor po prostu uważał, że wiedza dziecka to jest worek kartofli, że tam można wrzucić cokolwiek. Tam można wrzucić cokolwiek, że to nie ma znaczenia, co się dziecku powie, bo on i tak tego nie zrozumie. I to wynika właśnie z tej wizji rozwoju, prawda? Z tej wizji rozwoju, która ma świadczyć o tym, że dziecko właśnie w tym wieku w zasadzie to jest model deficytu. I teraz co z tego wszystkiego wynika? No z tego wszystkiego wynika, że jeżeli chcemy kształtować wiedzę dzieci i kształtować edukację przyrodniczą, to my musimy wiedzieć, jak te dzieci myślą. Nie możemy mieć fałszywego modelu umysłu, fałszywego modelu umysłowości dziecka, który zupełnie odbiega od psychicznej rzeczywistości. Tak? I teraz ta wiedza, ona musi tworzyć spójny system. Ona już tworzy spójny system, ale dzieci, które trafiają do szkoły, w pewnym sensie dokonuje się na ich umysłowości, na ich racjonalności dokonuje się gwałt, dlatego że one nagle są częstowane po prostu zbiorem treści, które zupełnie dla nich nie mają sensu, tak powiedzmy sobie, bo one są instrumentalnie traktowane po to, żeby dziecko ćwiczyło czytanie i liczenie. I ta wiedza musi być osadzona w doświadczeniu i ona musi wykonywać pracę, tak jak w przypadku Itza, prawda? Tak jak Majów Itza. Ona musi wykonywać pracę, tą wiedzę, którą zdobywamy, my powinniśmy ją móc zastosować praktycznie. I wtedy, kiedy tak będzie, to ta wiedza, ona będzie zintegrowana z naszym systemem wartości i wtedy taka wiedza w ten sposób budowana na fundamencie naszego systemu, jakby realnego naszego systemu poznawczego, takiego jakim on jest, prawda? Naszych potrzeb i możliwości poznawczych, prawda? Budowana na doświadczeniu i wiedza, którą się zaprzęga do rozwiązywania problemów, prawda? To wtedy taka wiedza może stanowić jakby integralny element naszej umysłowości, prawda? Naszych wartości, naszych dążeń i naszych działań. I taka wiedza ma szansę realnie odegrać wpłynąć na to, jak my się zachowujemy w stosunku do środowiska naturalnego. I chyba na tym skończę. Halo? Tak, trochę trwa, zanim uruchomi się tutaj mikrofon, z racji tego, że nagrywamy. Można zakończyć prezentację, Panie Andrzeju. Dobra. Dziękuję serdecznie za to wystąpienie, za przeprowadzenie tak naprawdę nas przez taki proces przyczynowo-skutkowy, prowadzący od badań ujętych bardzo krytycznie, bo dwustronnie, to znaczy poznajemy dwie perspektywy, tak naprawdę sprzeczne rezultaty, które dopiero w miarę wystąpienia... Co się dzieje tutaj? No właśnie nie wiem, bo coś tutaj próbuję... Okej, można po prostu zakończyć. A jest taka opcja zakończ? Nie, tylko mam tutaj... Dobra, teraz już zakończę udostępnianie ekranu. Dopiero teraz. Okej, dobrze. Dobrze, wspaniale. No dobrze, to zacznę od tych podziękowań, dobra? Dobrze. Panie Andrzeju, to dziękujemy serdecznie za przeprowadzenie, takie dynamiczne przeprowadzenie przez proces tak naprawdę przyczynowo-skutkowy, wychodzące od badań i to badań, których tak naprawdę rezultaty są sprzeczne. A dopiero w miarę tego odkrywania kolejnych jakby kart, tych wszystkich zjawisk, one nabierają sensu i ta refleksja, z którą Pan zakończył, myślę, że jest taka słodko-gorzka, bo pokazuje z jednej strony, jak dużo jest do zrobienia i
trochę w krzywym zwierciadle, jak nieumiejętnie próbujemy czasami, mam na myśli nie siebie, ale po prostu osoby, które w jakiś sposób mają realny wpływ na to, jak wygląda na przykład podstawa programowa, czy jak wyglądają właśnie podręczniki. No, połączone z tym, że jednak są, mamy, na przykład tutaj mamy już konkretny materiał, z którego mam nadzieję, że niektórzy nauczyciele będą mieli okazję i będą mieli chęci, żeby skorzystać, po to, żeby trochę uaktualnić być może teorię Piageta o nowe odkrycia i tak naprawdę gdzieś w tych przekonaniach kluczowych, o których Pan też wspominał, leżą takie bardzo krzywdzące, jakieś prastare twierdzenia a propos tego, jak w ogóle dziecko działa, ale też kim jest, nie tylko społecznie, nie tylko jako jakiś trybik w edukacji, ale w ogóle jako istota. Więc ja w tym widzę też takie duże pokłosie różnych krzywdzących opinii a propos tego, no właśnie, że na przykład dzieci i ryby głosu nie mają, prawda? I traktowania ich jako bezkształtną glinę, gdzie tak naprawdę to są bystre umysły, które nagradzają się jedynie w tym, że odkrywają świat. To znaczy, to przepraszam, wystarczy, nie? Chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz, odnosząc się do tego, co pani powiedziała, powiedzieć, bo być może właśnie ja nawet jakby mój ten obraz systemu edukacyjnego jest przerysowany i trochę niesprawiedliwy, to znaczy możliwe, że trochę zbyt mocno powiem, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo wiele dobrych praktyk, że bardzo wiele nauczycieli, szkół, coraz bardziej się przebija to, że właśnie dziecko jest podmiotem, że ono ma swoją ciekawość, że ono powinno eksperymentować, doświadczać tego świata, namacalnie świata przyrody. Także to rzeczywiście jest, mamy cały ruch przedszkoli leśnych, prawda? To są rzeczy, które się dzieją, czy szkoły Montessori, czy przedszkoła Montessori, to są wspaniałe inicjatywy i absolutnie ja jakby z perspektywy tej wiedzy, którą posiadam, jestem dla nich pełen podziwu i także nie chciałbym, żeby to zabrzmiało właśnie to, co tutaj pokazałem, jakby tak zbyt jednostronnie, bo natomiast niestety wydaje mi się, że w dalszym ciągu ten obraz, który ja przedstawiłem, to jest jakby, to jest ten główny nurt, prawda? Bo te szkoły Montessori i przedszkoła leśne to są pewne wspaniałe rzeczy, które się gdzieś dzieją na marginesie, prawda? One to są takie, powiedzmy, te pierwsze wiosenne kwiatki, które się na razie pojawiły. Także to jest taka sprawa. Oczywiście, tutaj absolutnie nie twierdzimy, że pokazujemy złożoność wszystkich zjawisk i nurtów, które jednak w Polsce w większości są nowe, ale widzialne już, na przykład w Warszawie przedszkola leśne, czy właśnie tak jak pan mówi, kierunek Montessori jak najbardziej i coraz większej osób z tego korzysta. Tak samo zresztą z edukacją domową, ale jest to odpowiedź jednak rodziców, którzy świadomie podchodzą do, świadomie, jest to oceniające w jakimś stopniu, tak, ale podchodzą do wychowania w bardzo specyficzny sposób, mają dostęp, czas i różne zasoby, pewien przywilej też do tego, żeby w ogóle móc właśnie z takiej perspektywy spojrzeć na dziecko. Natomiast ja z perspektywy osoby, która jest psycholożką i współpracuje z różnymi szkołami, na przykład w ramach organizacji pozarządowej, widzę, jak duża jest potrzeba i jak duża jest chęć niektórych nauczycieli do tego, żeby właśnie w tym kierunku być może popracować z ich podopiecznymi, natomiast nie do końca jest na to zgoda systemu, nie do końca jest przestrzeń, żeby wprowadzać tego typu praktyki do takiej szkolnej codzienności, dlatego tym bardziej cieszę się, że jest możliwość, żeby od czasu do czasu w ramach projektu pójść na przykład z dzieciakami do parku, rozdać im lupy, podzielić ich na grupy, mierzyć z nimi obwody drzew i zauważyć jakby zjawiska, które właśnie dzieją się w tej takiej najbliższej okolicy przyrodniczej, te pozytywne, o których pan też wspominał, nie? Że tak, nie tak, tylko, tak, że ktoś kogoś zjada, jest jakiś łańcuch pokarmowy na przykład, ale też to, że no właśnie jest też zapylenie, które umożliwia potem szereg nam, ludziom, funkcjonowania, nie? Te zawiłości takie przyrodnicze, myślę, że no, dla dzieciaków jest to niezwykle interesujące i dla mnie też zaszczyt, że czasami zdarza mi się im w tym towarzyszyć. Także jest nadzieja, natomiast... Tak, no, jeśli mogę jeszcze jedną uwagę, to znaczy, bo to, tak jak pani mówi, to są świetne rzeczy, natomiast to, czego
i całkowicie to popieram. Natomiast to, czego moim zdaniem jeszcze nadal brakuje, to jest właśnie rozumienia pewnej rzeczywistości poznawczej, to znaczy tego, które to są te centralne przekonania i jak można na przykład pewne błędy, systematyczne błędy, które mogą się pojawiać, wynikają ze struktury ludzkiego umysłu i z jakby pewnych jego właśnie ograniczeń i mocnych stron, które chciałem pokazać tymi przykładami, prawda? I my tego nie wiemy. W związku z tym my mamy taką idealistyczną wizję, że po prostu dzieci właśnie z lupami, tak jak pani mówi, i super, ale gdybyśmy jeszcze wiedzieli, jakby które trybiki jest najbardziej efektywnie poruszyć, prawda, żeby uzyskać najlepszy efekt, prawda, to wydaje mi się, że tego jeszcze brakuje i dlatego jakby ta perspektywa, którą my reprezentujemy, mogłaby być bardziej reprezentowana w całym tym systemie. Tak, tak, zgodzę się. Rzeczywiście dorosłemu jest czasami trudno przyjąć tą perspektywę bez wiedzy. Bez wiedzy, bo ta wiedza się nie przebija, właśnie o to chodzi. Tak, tak, ale też tak po prostu elastycznie, bo zakładam, że jednak wychodzenie z pewnych sztywnych schematów poznawczych i w ogóle zwiększanie jakby reprezentacji takich mentalnych, którymi my się na co dzień posługujemy po to, żeby po prostu zachować jakiegoś rodzaju energię kognitywną na inne rzeczy, bardziej istotne, powiedzmy, dla naszego funkcjonowania. To, że rzeczywiście, jeżeli ma się do czynienia z dzieckiem na co dzień, to łatwo jest się w tym zapędzić, w takim braku elastyczności, ale też zakładam, że wymaga to ogromnej uważności właśnie nie tylko na to, co się dzieje z dzieckiem, ale przede wszystkim na siebie, no bo przecież w którymś momencie najpierw jako nauczyciel na przykład, czy nauczycielka, trzeba po prostu to zauważyć, nie? W sobie. Mhm. Tak. No dobrze, to co? Dziękuję serdecznie za to wystąpienie. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym projekcie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. I powodzenia. Ja również i zapraszam teraz Państwa do kolejnej prelekcji, więc jeżeli oglądają Państwo nasze wydarzenie na przykład w serwisie na platformie YouTube, to w kolejnym odcinku zapraszamy na kolejną prelekcję pana Michała Misiaka.